No cóż, prawdę mówiąc, byłam tak zamyślona, że nie zauważyłam, że jadę elektrycznym autobusem. Być może to, że było tak cicho, spowodowało, że mogłam się zastanowić nad własnymi sprawami, nie wiem. Ale ta idea mi się bardzo podoba. Na pewno jest komfortowo, jakiejś różnicy w jeździe nie ma, ale fajnie jest mieć świadomość, że dbamy o środowisko i jednak staramy się nadążyć nad tym skokiem, który już jest na zachodzie. I staramy się to wprowadzić do naszego miasta. Na pewno jest to super. Są inne układy siedzeń, jest inaczej i biletomat ustawiony. Myślę, że to też jest bardziej komfortowe, jeśli biletomat jest bardziej po boku, bo więcej osób się zmieści do autobusu, gdy z niego korzystamy. Jak się panu jeździ? Bardzo dobrze. Tak, zdecydowanie jest wygodniej i ciszej w porównaniu do innych. Okej, a poza tym, że jest ciszej, jaka jeszcze jest może różnica tutaj? Jaką pan widzi różnicę? Praktycznie żadną. Dla mnie wszystkie autobusy praktycznie identycznie wyglądają, tylko tutaj jest różnica, że jest ciszej w porównaniu do innych. Okej, a jaka jest pana może opinia na temat autobusów elektrycznych, ekologicznych, bezemisyjnych? Są na pewno bardziej ekologiczne, tak jak pan wspomniał. Ciszej jest na pewno i dobrze. Tak pierwszy raz jadę, no. A na co dzień jeździsz komunikacją miejską? Tak, codziennie. A gdzie, do pracy czy bardziej na uniwersytet? Tak, idę do pracy. Bardzo dobrze, jest cichy, spokojny taki. Ja już drugi raz jadę, bo tym samym autobusem jechałem do miasta i teraz akurat trafiło mi się, że jadę z powrotem do domu. Ja jestem za tym, żeby było więcej autobusów. W ogóle na elektryczność powinniśmy się zdecydować, bo to środowisko nasze będzie czyste. Ja jestem już tej daty, że pamiętam te czasy, gdzie węglem i tym się... No, faktycznie, że było mniej samochodów, mniej, to środowisko było tak, nie tak zatruwane mocno jak w tej chwili. Teraz jest dużo tych samochodów, w ogóle wszystkiego, także uważam, że na elektryczność powinniśmy stawiać. W ogóle odchodzić od węgla, od paliwa. Jest różnica, bo on porusza się cicho, startuje cicho. A tamten jednak te spaliny było widać, czuć nawet nieraz w autobusach było czuć te spaliny. Także to jest dobre. Widać, że autobus jest, nie wiem, czysty, dosyć cichy, dynamiczny, więc jak najbardziej za. No i ekologiczny, więc to najbardziej przemawia.